ale w tym momencie ma poważny problem, który wymaga rozstrzygnięcia. Chciałbym zapytać się, który protokół z wyborów członków do Rady Nadzorczej w 8 kadencji będzie ważny? Czy ten, który został zatwierdzony uchwałą walnego zgromadzenia funkcjonariuszy w dniu 15 czerwca, który mam tutaj przed sobą, z którego to protokołu wynika, że załoga wybrała trzech swoich przedstawicieli, a więc Józefa Czyczerskiego, Leszka Hajdackiego i Ryszarda Kurka, a więc nikt nie zakwestionował treści tego protokołu przyjętego przez Komisję Wyborczą Spółki. Protokołu, co do którego nie było żadnych protestów wyborczych. Chciałem z naciskiem podkreślić, żadnych protestów wyborczych. Protokół, z którego treści wynika, że udział w głosowaniu wzięło ponad 52% załogi, to jest około 10 tysięcy pracowników. Protokół, z którego wynika, że ci trzej kandydaci uzyskali między 4 a 6 tysięcy głosów poparcia. Protokół, który został także zaakceptowany stosowną uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy z 15 czerwca bieżącego roku. Jest to uchwała numer 32 tamtego szczytnego zgromadzenia akcjonariuszy. Niestety konsekwencją przyjęcia tego protokołu nie było powołanie skład Rady Nadzorczej przedstawicieli załogi, skutecznie co stwierdziło walne zgromadzenie akcjonariuszy wybranych przez załogę. Czy też ważniejszy będzie protokół, który przed chwilą przez pana przewodniczącego został przedstawiony do ewentualnego zaakceptowania przez walne zgromadzenie i uznanie za prawomocne wybory, które się odbyły w dniach 19-20 września i z któregoż to protokół wynika, że udział w głosowaniu wzięło 1660 osób, to stanowi niespełna 9% populacji uprawnionej do głosowania. Z którego to protokół wynika, że kandydaci uzyskali od 570 do 666 głosów poparcia. Protokół, który został sporządzony niezgodnie z regulaminem obowiązującym w spółce, bowiem zgodnie z treścią regulaminu, a tego nie ma w protokole, paragraf 30 wynika, ustęp 1 wynika, że po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza sporządza protokół, w którym podaje liczbę głosów ważnych. Nie ma takiej informacji w tym protokole. Liczbę głosów nieważnych. Nie ma takiej informacji w tym protokole. Informacje dotyczące sposobu załatwienia reklamacji wyborców. Nie ma takiej informacji w tym protokole. A reklamacji było kilkadziesiąt. Pojawiały się po każdym etapie dochodzenia do procesu wyborczego. Począwszy od uchwały Rady Nadzorczej w tej sprawie, uchwały Zarządu KGHM w tej sprawie, powoływania komisji wyborczych, przebiegu wyborów i ustalenia wyniku wyborczego. A więc chciałem zapytać się, czy z taką wadą prawną ten protokół można uznać za protokół, który można przedłożyć walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych, spółki publicznej, spółki o wymiarze międzynarodowym. Właśnie ta załoga Polskiej Miedzi, w imieniu której oni chcą występować w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., podpisała się w ilości około 5 tysięcy zatrudnionych, a to zbieramy od kilku dopiero dni, za wnioskiem o odwołanie tych pseudo przedstawicieli załogi z Rady Nadzorczej. I powiem, że w najbliższych dniach stosowny wniosek, stosownymi podpisami, żeby rozpocząć procedurę odwrotną do wyborów, a więc procedurę odwoławczą. I ja tu w imieniu wszystkich organizacji związkowych, a tu działamy wspólnie, oświadczam, że taką procedurę za chwilę, za parę dni będziemy finalizować.